Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I wiecie co, muszę się wam pożalić troszeczkę, bo zobaczcie, że jeśli chodzi o połączenie, mam tutaj tryb NAT otwarty, więc powinienem bez problemu grać w The Crew. A tymczasem za każdym razem, kiedy wbijam sobie po prostu do PvP, to mi grę wywala. Ja już zaczynałem dzisiaj chyba ze 3 razy ten odcinek, gdy byłem już w PvP, wszystko mi się wczytało, zostałem wybrany mecz. I w momencie, kiedy zaczynało się wczytywać wszystko, od razu crash, grę wywala do pulpitu. Próbowałem wcześniej już naprawiać grę, odinstalowywać, zainstalowałem z powrotem i dalej są te same problemy. Ja naprawdę nie wiem, jak mam teraz zarobić kasę, nie wiem, jak mam w The Crew grać, a tym bardziej nie wiem, jak mam nagrywać. Bo naprawdę mi się ta gra podoba, ona jest fajna, tak? No ale jak są takie problemy, gdzie nie można grać PvP, najważniejszego dla mnie trybu, bo to jest gra multiplayer, no i ja jestem nastawiony na to, żeby się ścigał z innymi graczami. To jest fajne i to powinno tutaj działać bez problemu przede wszystkim. No a tymczasem jestem skazany po prostu na misje frakcyjne. I takie sobie dzisiaj pojedziemy. Bo no, chcę tuningować i sprawdzać nowe samochody. Nie wiem, czy ktoś jest akurat w mojej sesji, ogólnie czy ktoś jest teraz dostępny z moich znajomków. A w sesji chyba ktoś jest, nie wiem. Możemy to zresztą chyba jakoś sprawdzić. Domyślne tagi, tutaj będą gdzieś gracze. Czysto. Nie ma nikogo. Więc no, ja nie wiem, to jest dziwne dla mnie. Powinienem bez problemu grać. Powiem wam, że nawet uruchomiłem sobie ten internet, który mam dodatkowy, internet mobilny, i też nikogo mi po prostu nie znajdywało, a gdy właziłem właśnie do PvP, to też były problemy właśnie z połączeniem. To jest straszne. To jest jedyna gra, w której mam takie problemy i wiele osób też narzeka właśnie na to w The Crew. No bo kurde, to jest jednak gra MMO, znaczy tak jest lansowana na grę MMO, chociaż w rzeczywistości w jednej sesji może być chyba tylko 8 albo 4 graczy. Nie no, 8 albo może, jak gdzieś koło, w każdym razie nie, powiedzmy 600, jak to jest w grach MMO. I no to jest moim zdaniem trochę dziwne, że tu online praktycznie nie działa. To już lepiej działało w Test Drive Unlimited 2. No tam to wszystko jakoś chodziło, oczywiście cheaterów od groma i tak dalej, ale ten multik jakoś działał i prawdopodobnie działa do tej pory. A tutaj, zobaczcie ile jest dni po premierze i jeszcze ile no, do następnego dodatku przecież też niewiele czasu zostało i ta gra po prostu nie działa. Ja się naprawdę poważnie zastanawiam nad tym, czy kupić dodatek, bo co ja, no, zobaczę nowe samochody, nowe tryby i tak dalej, ale co z tego, jeśli nie będę mógł się z tymi samochodami, nie wiem, pościgać gdzieś z kimś tam, pobawić się nimi, po prostu pokazać komuś, że o, mam fajne samochody, fajnie będzie się pościgać na dragach czy porobić drifty. Troszeczkę się zbulwersowałem w tym momencie, zhejtowałem i tak dalej. Nie lubię tego robić, bo ogólnie nie lubię narzekać, ale no w tym wypadku jestem naprawdę trochę podirytowany. Dobrze. Misje frakcji. Weźmy, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Tych misji frakcji zostało pododawanych, ja ich wszystkich nie robiłem. Tu mamy coś, huragan. Poniżej 10 minut dostaje się jakąś tam marną gotówkę. 8 tysięcy to jest malutko. Oczywiście mogę kogoś wysyłać tam na misje frakcyjne i no właściwie można powysyłać. Nie będziemy robić tych długich misji. Tu mamy... O, to sobie zrobimy zaraz, a tu wyślemy kogoś na akcję. Myk. Wyślij kilka osób. Sorry, nie wyślę nikogo, bo okazuje się, że nagle nie mam znajomych. Jesus. To jest naprawdę bardzo dziwne. Szybka kooperacja. No nie ma szybkiej kooperacji, bo nikogo nie ma w sesji. To jest porażka. I mówię wam, gdy wybiorę sobie PvP, to no nikogo nie ma. Po prostu nikogo nie ma. Dla mnie to jest teraz tak naprawdę strata czasu w The Crew, no bo co ja mam tu robić? Nie wiem, czy też macie takie problemy. Wiem, że część osób ma problemy, część osób nie ma tych problemów. Ja mam wszystkie porty pootwierane, co są potrzebne do tej gry i wszystko powinno się ładnie łączyć, a jednak się nie łączy.
Nie wiem, jeszcze raz przeinstalować Dekru, czy co zrobić, nie mam pojęcia. Już naprawdę rozkładam ręce z tą grą. Ja przede wszystkim, jeśli kupuję jakiś produkt, to chcę, żeby on działał. On ma działać, bo ja za to płacę. A nie, że ja się później martwię. To równie dobrze mógłbym sobie przecież, nie wiem, ściągnąć, spiracić tę grę, tak? I nie przejmować się takimi pierdołami. Jeśli ja za coś płacę, specjalnie kupuję gry po to, żeby nie mieć problemu, bo ja nie chcę się bawić z tymi problemami, bo mi szkoda czasu na problemy tego typu. Ja chcę po prostu sobie grać, tak? Co to było? Jakiś fajnie zrobiony... jakieś Camaro fajnie zrobione, chyba Camaro. Kurczę, ale fajnie się jeździ w tej grze. Ja strasznie lubię ten arcade'owy styl w Dekru, wiecie? Może weźmiemy sobie kamerę z kokpitu. Troszeczkę gorzej tutaj... Oj, samochód słychać. No to jest oczywiste. Chociaż powiem wam, że w tych starych samochodach raczej w środku powinno być dosyć głośno. A tu się okazuje, że te i nowsze samochody, i starsze w środku mają taki sam poziom głośności auta, ogólnie rzecz biorąc. Nie wiem, ile tu mamy okrążeń, ale i tak mało kasy sobie tu zdobędę. No i jeżdżę z botami, co mnie irytuje. Ja powinienem tu się z kimś ścigać. Przez ten wlot powietrza w ogóle nic nie widzę. To jest ogromny. Nie widać zupełnie zakrętów. Ale dobra. Ta kamera z bliska jest świetna. Ona jest taka dynamiczna. Kiedyś w The Crew było taką grą słabo dynamiczną. A teraz dodali taki fajny motion blur jak Forza Horizon. Tam jest... taki fajny motion blur i to widać wtedy ten efekt prędkości, a tutaj go wtedy nie było widać, a teraz jest ok. Nie? Na tej kamerze już tak trochę gorzej. Tutaj mamy tak, no. Także to nawet fajnie wygląda. No kurde, naprawdę nie wiem, co mam wam powiedzieć. Chciałbym grać w The Crew, no ale dla mnie to nie ma sensu, jeśli ona nie działa. I pewnie nieraz będziecie się pytać, bo pytacie się po prostu o The Crew, no, gracie w tę grę, wiem, że część z was gra w tę grę i pytacie się po prostu, kiedy coś będzie właśnie nagrane z The Crew. Ja mam pomysły na serię, ale no nie mam jak zarabiać gotówki, bo nie mogę jechać PvP i chciałbym potuningować sobie różne samochody, posprawdzać się, pokupować, zobaczyć, jak one śmigają, no ale w tym wypadku, co ja mogę zrobić, no? Mogę się tylko popatrzeć, ktoś się tam rozbił. Mogę się tylko tak popatrzeć, nie? Pospychać z botami, no po co mi to? No takie to smutne trochę. No ale trudno. No. Mnie na pewno nie zachęcają twórcy The Crew do zakupienia dodatku, ani nawet do polecenia go wam, co ich może trochę zaboleć. No, zrobiłem odcinek o tych wszystkich nowościach i naprawdę one fajnie wyglądają, naprawdę bardzo mi się to podoba, no ale w tym wypadku, no co ja mogę powiedzieć, no kurde, to jest jedna wielka lipa. I nie wiem, czy po tym odcinku jeszcze cokolwiek nagram z The Crew, może od czasu do czasu po prostu będę sprawdzał, czy to zaczęło działać, bo tak naprawdę patcha w grze nie widzieliśmy od jakiegoś czasu już. Może uda mi się to jakoś naprawić, ale szczerze wątpię, bo to już się ciągnie od dłuższego czasu. Jak widzieliście, robiłem sobie drifty różnymi samochodami, ale w wypadku kiedy nie mam kasy, żeby sobie je tunigować czy kupować nowe samochody, no to już w ogóle nie ma sensu. Co ja mam? Nic nie mam tutaj do roboty. Mogę sobie tylko przejechać jakąś misję frakcyjną, która trwa 8 godzin i dostanę za to 8000 baksów. No niby fajnie jest pojeździć sobie, ale nie z botami. No z botami to się jeździło jak nie było internetu, jak się grało w gry typu GTA 3 albo inne takie ścigałki. Nie wiem, no, GTA 3 to nie jest ścigałka, ale ogólnie takie gry offline, jak nie wiem, skoki narciarskie. A nie w czasach, kiedy kurde wszyscy grają po sieci z innymi graczami, z inteligentnym przeciwnikiem. To jest esencja w ogóle gier, a nie takie sranie po kątach. I co, ja z łatwością z nimi wygram, albo będzie mi trudniej, bo będą jakoś magicznie przyspieszać? O proszę, ktoś mnie zaprasza do ekipy. Zobaczymy, czy mnie dołączy, może mi wywali z gry, nie wiem. Cały odcinek hejtuje The Crew.
8, 10 minut hejtowania. O, ktoś dołączył do ekipy, więc może jakimś sposobem uda się z kimś zagrać. Chociaż jak widzieliście, lista moich znajomych teraz jest całkowicie pusta. To jest ostatnie okrążenie, więc po prostu człowiek, który mnie dodał teraz do ekipy, nie będzie na mnie długo czekał, na szczęście. A też mam ochotę właśnie sobie z kimś pograć, jeśli to w ogóle będzie możliwe. Okej, i tu już będzie końcówka. Nawet się jakoś specjalnie nie staram. Zobaczcie, że ci z tyłu w ogóle zostali z tyłu i nie mają ze mną szans. Tak, jeszcze trzy bramki. Teraz będą dwie. Nie. No i tyle. Ops, ops. O, to było fajne. To było najfajniejsze chyba w całym tym wyścigu. Dobra. Ukończyliśmy sobie. 8000 gotówki do kieszeni. Dawać, proszę. I zobaczymy, czy mi wczyta tego gracza, czy mi wali grę, czy co się stanie. Powrót do jazdy swobodnej. No dobra. Jest tu ktoś ode mnie, 41 km oddalony. Jest w mojej sesji, właśnie mnie szuka i właśnie się chyba teleportuje prosto na mnie. Pojawili się także inni gracze. Zobaczcie, są jacyś gracze w mojej sesji. Ale pojawili się też gracze... Chyba moi znajomi, ale gdy wezmę zakładkę znajomi, to nagle nikogo nie ma. Dobra, misja kooperacyjna, akceptujemy, cokolwiek, żeby tylko grać i zarabiać kasę. Chociaż na kooperacji ja tak naprawdę niewiele zarobię. Mam nadzieję jednak, że wybierze mi tutaj, oby nie Dodge'a Chargera, bo ja po prostu nie mam siły już do niego. O, na szczęście wybrało mi fajną Corvette C3, którą teraz jeździłem. I będziemy jechać... Obawiam się, że będziemy jechać ten długi, bardzo długi wyścig. Misję frakcyjną, zdaje się, tak. No i zobaczymy przy okazji, jak będzie wyglądała synchronizacja. Mam nadzieję, że mnie nie wywali z gry. Ten wyścig będzie trwał godzinę. Jak sobie go ukończę, to dostanę trochę kasy. Więc całkiem nieźle. Aston Martin Vantage V12. C8 z przodu, do tyłu nie mogę się spojrzeć, bo nie mam przypisanego klawisza, bo sobie ustawiłem gałkę, którą się rozgląda tak, aby można było zmieniać nią biegi. Gracz, który jedzie ze mną, jest to na ostatniej pozycji. Chciałbym go zobaczyć, nie wiem, on gdzieś tam stoi w miejscu. Jest bardzo daleko z tyłu. Tutaj działa, jak już mówiłem setki razy, strumień aerodynamiczny, więc powinienem zaraz tego kogoś z przodu dogonić. Misje frakcyjne możemy robić ogólnie w czterech. Zgadnijcie, teraz robimy po prostu tak, jak robimy. I tak cud, że w ogóle ktoś mnie dodał teraz. Jest wielki cud, że mogę z kimś pojeździć. I zupełnie inaczej się czuję teraz, bo wiem, że ten ktoś jest tam z tyłu i że może do mnie dojechać, dogonić i jak w jakiś tam sposób możemy się pościgać. Mimo że ma lepszy samochód, to jest z tyłu. To nie napawa optymizmem. O! Dobra, nie mogę się patrzeć w kamerkę, okej. Muszę być skupiony jak w Trackmani Canyon. A ten jak zakręty bierze, kurde. W tej Alfie. Zobaczcie, oni mają tutaj stuningowane samochody o 200 punktów więcej ode mnie. Ale i tak Corvette daje tutaj radę, co? Ja mówiłem to wielokrotnie, że to jak ma się już te 1000 punktów w samochodzie, to spokojnie można wbijać na PvP, o których marzę, i na misje frakcyjne, gdzie będziemy mieli w miarę dobranych tych graczy. Zdaje się, że ten ktoś jest daleko za mną w tyle i chyba nie rusza się z miejsca. Nie mogę teraz otworzyć sobie mapki, ale po prostu chyba nie ma synchronizacji z nim. I sobie stoi w miejscu. A on mnie pewnie widzi, że ja stoję w miejscu. No i to taka gra. No zobaczcie, oddalam się sukcesywnie od tego gracza. Dla mnie to jest po prostu bez sensu w tym momencie. Być może on już jest dawno daleko przede mną. A w tej sytuacji jest gdzieś z tyłu. No, u mnie tak go widzę. No po prostu online nie działa w Dekru. Dla mnie. Ale piszcie mi w komentarzach, jak to u was wygląda.
A dla mnie nagrywanie po prostu dalej tego odcinka nie ma sensu. Ja będę co jakiś czas sprawdzał, czy po prostu to zaczęło działać, może coś tam jeszcze potestuję. Na obecną chwilę mówię wam, że seria z The Crew jest przerwana. Niestety, bo jest to naprawdę fajna wyścigówka, fajnie się w niej steruje pojazdami, jeździ ogólnie, bardzo przyjemnie, otwarty świat. Marzyłem i czekałem na nią bardzo długo i się zawiodłem, bo nie działa tutaj online, krótko mówiąc. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.